Siemaneczko DeBeściaki, z tej strony Bora, witam was w piątym pack openingu z dodatku World Cup Russia 2018. Tak po czterech pack openingach wygląda mój skład. Oczywiście Lothar Mateusz tutaj chyba niepodważalne miejsce zajmie. Wszystko się kręci wokół zawodników z Europy, aczkolwiek, powiem wam szczerze, zaraz wam pokażę, z Ameryki Południowej mają wyższe overale. Iguain, Godin, Rodriguez, Alves, Di Maria, Felipe Luis, Icardi, nawet nie zauważyłem, że go trafiłem, ale okej, Falcao, Roberto Firmino, Mané, to już Mané nie jest, no ale tu mamy Fabinio jeszcze, Boque, Quadrado, Banega, no wyższe overale, lepszy chyba zespół bym złożył z zawodników z Ameryki Południowej i całkiem możliwe, że tak też uczynię, ale na razie skupiamy się wokół graczy z Europy i na chwilę obecną ku tym zawodnikom właśnie będę się skłaniał. Tak teraz pomyślałem, czy da się zmienić menadżera, w sensie tak jak się zmieniało, wiecie, na przykład, nie wiem, w Lidze Polskiej mógł być Mourinho, nie? To nie wiem, czy Adasia Nawałkę da się go przekwalifikować na to, żeby szkolił Amerykę Południową. To też jest takie pytanie, na które muszę sobie odpowiedzieć i które muszę rozkminić. Dobra, jak wiecie, w ostatnim pack openingu moja żonka trafiła mocarną ikonę. To zgadnijcie, kto będzie otwierał teraz 10 paczek? Nie, nie zgadliście. Nie ja, moja żona. Zgadliście, żartuję. Trzymaj Kaśka, moje paczki. Trzymamy kciuki, zostawiamy łapkę w górę DeBeściaki. No okej. I paczki za 7,5. Otwieramy, czas na pierwszą. Jeszcze jedną ikonę, kochanie, i... Hiszpania, SP. O, Iniesta wjechał. Zaczyna się grubo. Zaczyna się grubo. Piszcie w komentarzu żona Games X zdrowiej, bo coś ją chrypka bierze. A mówiłem ci, że ci naleję kolę, że nie chciała, teraz patrzysz, pusty kubek masz. Działha. Co ja zrobiłem z tamtymi kartami? Sprzedałem je chyba niechcący, bo zagapiłem się, gdzie ty idziesz. Dobra, napiszę. Spokojnie, napiszę. I otwieraj. Paczka numer 2. 87 Iniesta, już jest. Mandzukić. Nie byłem pewny, kto to może być. A to przecież oczywista sprawa. Mamy korta Zoumę, kort, nie? No. Kurzawa. No. Coraz więcej chyba tych zawodników z Europy będę miał. Ty, koleżko, idziesz do duplikatu. Łużniki out. I otwieramy paczkę numer 3, znaczy nie ja otwieram, nie? Żeby było jasne, bo to na pewno coś fajnego wpadnie. Ładne są te karty, Kaśka, nie? Powiedz, że... nie, kurde! Mutinio, ale to do duplikatów pójdzie, bo już go mam. Den donker. Mamy ścianę. Powiem wam, że z SPK-ami to tak średnio, bo Mateusz tam będzie, więc N'Golo Kanté bym chciał trafić, a tak to i on by poszedł na SPD, nie? Bo w mojej formacji są dwa tak naprawdę SPK-i, SPO i SPD. Bardziej chciałbym, nie wiem, boki może, napastnika, bramkarza, chociaż Ter Stegen nie jest zły. Paczka numer 4, okej, jedziemy. Co my tu będziemy mieć? Ładne są karty. Pewnie znowu... Nie, brat, co to? Klera. Ten ma oczy jakieś takie zdziwione. Nie wiem, czy tam ktoś z tyłu za nim stoi? Okej, dobra, przepraszam. Wiem, że mogą mnie dzieci oglądać, kochanie. Wiem, że mnie na to uczulasz. No ale wybacz, ja jestem, wiesz... co? Dobra, paczka numer 5. O! Tak, tam cały czas, jak były banery, to była rzadkość, a to jest rzadkość, jak nie ma banerów moda, nie? Wybaczcie. Dos Santosami to wy mi tu nie rzucajcie. Ten też, jakby kurde po imprezie wrócił, nie? I na kacu był. Jakbym miał wlać komuś? Co ty? Nie, mi się wydaje, by po imprezie wrócił. O, zmiany pozycji też tutaj są. Miałem ostatnio taką zagwozdkę w głowie, czy są. I miałem to zobaczyć i zapomniałem jak zwykle. Dobrze, teraz sobie przypomniałem. Na jakim stadienie będziemy grać? Dobra, paczka numer 6. Ten... Kto by był? 87 Iniesta. W pierwszej paczce na razie najlepszy. No co? Co to się dzieje? Limit bez banerów wyczerpany. 2 na 10 to jest max. Stones. Ponownie. Paczka. Czyli będzie już prawie 50 paczek na koncie. Nieźle. No i potem bezproblemowo zrobimy sobie ikony jakieś. Zrobimy sobie pack opening, nie wiem, z 5 czy 10 gwarantowanymi ikonami. I będziemy grali meczyki gdzieś po 3., może w 4. dniu. Czyli po jutrze. A ręce masz? Wicel? Nie. Defor. To była paczka kolejna? Zaznaczyłem czy nie zaznaczyłem? Aż. To będzie chyba 11, nie wiem, nie jestem pewny, więc teraz będziemy otwierać paczkę numer 8. Moda 3 banery, no to kiepsko ci powiem, chyba że to jest taka, wiesz, cisza przed burzą, nie? Tu jęk pierdyknięcie Diego Armando Maradona, którego chyba nie ma nawet, nie wiem. Paczka numer 8. Coś jest. Ach, kościelny? Nie. Rami. 55 tempa. Ja go tyłem bym wyprzedził chyba. Rudego, ale Rudemi też mi nie rzucajcie. Wiecie, jakbym miał kasy na 5 czy 10 paczek, to pewnie bym się z Rudego cieszył, ale tak to się nie cieszę z Rudego i pójdzie do przemiału po prostu, nie? Dobra, przedostatnia 9 paczka, o ile dobrze liczę, a pewnie nie. O, i młoda ikonę poproszę. O! Albo coś dobrego, coś takiego, wiecie. Szule. No, mógłby być Boateng, wcale bym się nie obraził, Lanzini. Patrzcie, i kolejne karty idą kolejne do... Nie wiem, czy ja nie zagram tą Ameryką Południową. Nie wiem. To jest jeszcze decyzja, na którą mam czas, by ją podjąć. Ale no... Sporo kart na to wskazuje, że może to tak się właśnie odbyć, że będziemy grali Ameryką Południową. Ostatnia 10 paczka. Brazil. Ederson. Zobaczcie, mamy znowu też do Ameryki Południowej, tym razem genialnego bramkarza. Ja w normalnej FIFA 18 cały czas gram Edersonem i jest kozak. Ale mamy Dembele. Popatrzymy, no nawet na półmetku jeszcze pack openingu nie jesteśmy, więc... No, więc wiecie. Jeszcze tutaj sporo się może wydarzyć. I jestem świadom tego, jestem tego pewny, że tu się jeszcze wiele wydarzy. Wiele. Otworzyliśmy mniej więcej 1/3 paczek, które mamy otworzyć, no. Tu się jeszcze sporo wydarzy. Ja w to wierzę. Nadzieja umiera ostatnia. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapę w górę. A kolejny odcinek na pewno wjedzie na kanał. Strzała!